Do mnie! Na początku miałem lekką tremę, ale trener szybko sprawił, że wszyscy poczuliśmy się równi wobec zadań, które przed nami stawiał. Miał psychologiczne podejście. U mnie się zapierdala. Ostrzegam szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Ale trenerze, my lubimy zapierdalać. Ale u mnie się, synku, tak zapierdala, że nigdzie indziej się tak nie zapierdala jak u mnie. Zrozumiano? Tak! Biegać. No już, biegamy, biegamy. 40 okrążeń na początek. Biegać, biegać. To jest polska myśl szkoleniowa. Piłka się przede wszystkim musi zmęczonej nogi trzymać. Noga wypoczęta, a noga zmęczona to są dwie różne nogi. Jest w piłce nożnej takie pojęcie jak noga wypoczęta, ale jest to pojęcie incydentalne. A co to znaczy pojęcie incydentalne? To znaczy, że tylko po gwizdku sędziego na początku meczu. Potem już jest tylko noga zmęczona. Ale trenerze, zajebiemy się. I o to chodzi. Słabi się muszą zajebać, silni muszą przetrwać. Nasz trener nie odpuszczał. Ciężko pracował nad naszą kondycją i dopingował nas do jeszcze cięższej pracy. A przecież trenował nas, można powiedzieć, charytatywnie. Przecież ja was, można powiedzieć, charytatywnie trenuję. A mimo to u mnie się zapierdala, tak? Tak! Dzisiaj zastosujemy system 4-4-2. Formacja obrony ładuje gnój na taczki. Defensywni pomocnicy wywożą go na pole, a dwaj napastnicy i ofensywni pomocnicy rozrzucają gnój skutecznie. Jasne? Jasne! Tu jest sen! To grać, kurwa, grać! Z życiem, to trening! Trenerze, ale to są świnie! Na boisku, synu, przeciwnika się nie wybiera. I pamiętać, zespół, kurwa, i zaangażowanie! To do mnie przemówiło. Do wszystkich przemówiło. Wszyscyśmy się zaangażowali. Panie trenerze! Kasik na gównie się posiedzą, nie może wstać! Spokojnie, Rudy, spokojnie. Kontuzje na treningach się zdarzają, tak?